Teraz o przedstawienie uzasadnienia co do części, w której Trybunał umorzył postępowanie. Proszę pana sędziego Stanisława Biernata. Panie sędzio. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Na podstawie artykułu 68 ustępu 3 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym składam niniejszym zdanie odrębne od tej części powołanego niniejszego wyroku, wyroku o sygnaturze K25/10, w której Trybunał postanowił o umorzeniu postępowania co do badania zgodności z Konstytucją artykułu 63 ustęp 8 w związku z artykułem 63 ustęp 4 zdanie 3 ustawy z 17 maja 1989 roku o stosunku państwa do Kościoła katolickiego. Jako powód umorzenia postępowania Trybunał podał okoliczność, że ustawa z 16 grudnia 2010 roku o zmianie ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego uchyliła między innymi przepisy artykułu 63 ustępu 4 do ustępu 8 i w wyniku tego z dniem 28 lutego 2011 roku zakończyła swoją działalność Komisja Majątkowa. Zdaniem Trybunału nie zachodzą przy tym przesłanki dokonania merytorycznej kontroli zgodności z Konstytucją przepisów ustawowych formalnie uchylonych, ponieważ nie występują okoliczności wynikające ani z artykułu 39 ustępu 1 punktu 3 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, ani z artykułu 39 ustępu 3 tej ustawy. Nie zgadzam się z takim rozstrzygnięciem Trybunału i z jego uzasadnieniem. Moim zdaniem zostały spełnione warunki orzekania merytorycznego przez Trybunał o zaskarżonych przepisach, i to zarówno na podstawie artykułu 39 ustępu 1 punktu 3 ustawy o Trybunale, jak i z innych względów na podstawie artykułu 39 ustępu 3 tej ustawy. Trybunał powinien był moim zdaniem wydać wyrok, w którym rozpoznałby zarzuty Rzecznika Praw Obywatelskich merytorycznie, i treść tego wyroku powinna być analogiczna do wyroku, który został wydany i dotyczył ustawy o stosunku państwa do gmin wyznaniowych żydowskich. I teraz, dlaczego nie zgadzam się z tym rozstrzygnięciem dotyczącym umorzenia postępowania i dlaczego moim zdaniem były przesłanki najpierw z artykułu 39 ustępu 1 punktu 3. Otóż Trybunał wielokrotnie stwierdzał w swoim orzecznictwie, że mimo formalnego uchylenia przepisów ustawy należy je uważać za obowiązujące w tym sensie, że mogą stanowić przedmiot kontroli Trybunału Konstytucyjnego, jeżeli w czasie orzekania przez Trybunał toczą się sprawy przed organami państwowymi, mogą to być zarówno organy administracyjne, jak i sądy, i na podstawie formalnie derogowanych przepisów mogą być podejmowane akty stosowania prawa, a więc decyzje administracyjne czy orzeczenia sądowe. Trybunał wyraził taki pogląd między innymi w wyroku wydanym 16 października 2012 roku, czyli niecałe 5 miesięcy temu, w pełnym składzie, w sprawie o sygnaturze K4/10, i orzekł merytorycznie o uchylonym formalnie przepisie ze względu na to, że toczyły się postępowania i mogły być wydawane indywidualne akty stosowania prawa. Otóż w kontekście niniejszej sprawy należy zauważyć, że przed Naczelnym Sądem Administracyjnym toczy się kilka postępowań, które zostały zawieszone w związku z postępowaniami przed Trybunałem Konstytucyjnym. Najpierw z wniosku grupy posłów, a potem w niniejszej sprawie z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich.
Te postępowania przed NSA są postępowaniami, w których sąd rozpoznaje skargi kasacyjne na postanowienia wojewódzkich sądów administracyjnych czy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, postanowienia odrzucające skargi na orzeczenia Komisji Majątkowej. Otóż nie ulega wątpliwości, że podstawą orzeczeń NSA są przepisy ustawy zaskarżone przez Rzecznika Praw Obywatelskich w niniejszej sprawie. Należy także przypomnieć, że sądy administracyjne orzekają o legalności decyzji administracyjnych i innych aktów lub czynności według stanu prawnego z dnia wydania decyzji czy tych innych aktów lub czynności, a więc w kontekście niniejszej sprawy według stanu prawnego przed uchyleniem przepisów ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego przez ustawę z grudnia 2010 roku. Tę zasadę określa się łacińską paremią tempus regit actum. Otóż Trybunał przyjął w niniejszej sprawie inne niż dotychczas kryterium dopuszczalności merytorycznego orzekania o przepisach formalnie derogowanych, czyli inną wykładnię artykułu 39 ustępu 1 punktu 3 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym i postanowił umorzyć postępowanie. Oznacza to odejście od ustabilizowanej judykatury Trybunału w niejasnym kierunku i bez przekonującego uzasadnienia. Na marginesie tylko dodam, że interesujące będzie teraz śledzenie orzeczeń sądów administracyjnych po wydaniu niniejszego wyroku Trybunału. Sądy podejmą zaskarżone postępowania i no, będą musiały je zakończyć jakimiś orzeczeniami i albo będą to orzeczenia no, pokrywające się z dotychczasową linią orzecznictwa, albo też sądy administracyjne uznają, że ponieważ Trybunał Konstytucyjny nie orzekł o tym, czy przepisy ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego są zgodne z konstytucją, czy nie, wobec tego sam Naczelny Sąd Administracyjny będzie musiał tutaj podjąć rozstrzygnięcie w tej kwestii i niewykluczone, że zastosuje tutaj analogię do wyroku Trybunału w części dotyczącej ustawy o stosunku państwa do gmin wyznaniowych żydowskich. Są to bowiem przepisy o identycznym brzmieniu. To tyle, jeśli chodzi o moją argumentację dotyczącą artykułu 31 ustępu 3 jako przepisu, z którego należałoby wyciągnąć normę o dopuszczalności czy wręcz nawet konieczności merytorycznego orzekania o zaskarżonych przepisach przez Rzecznika Praw Obywatelskich w punkcie pierwszym jego wniosku. Natomiast jeśli chodzi o umorzenie postępowania w kontekście przesłanki z artykułu 39 ustępu 3 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Otóż powiedziałem na wstępie, że uważam, iż również na podstawie tego przepisu nie było podstaw do umorzenia postępowania. Uważam mianowicie, że uzasadnione było tutaj wydanie orzeczenia merytorycznego, ponieważ jest to konieczne dla ochrony konstytucyjnych wolności i praw, jak stanowi ten właśnie przepis artykułu 39 ustępu 3. Trybunał Konstytucyjny powiedział, że nie zachodzą przesłanki do orzekania na podstawie artykułu 39 ustępu 3 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, ponieważ w przepisie tym chodzi o wolności i prawa człowieka i obywatela, czyli osób fizycznych i osób prawnych prawa prywatnego, wolności i praw wynikających głównie z rozdziału 2 Konstytucji, a w niniejszej sprawie nie doszło do naruszenia takich praw. Otóż nie zgadzam się z tym stanowiskiem z dwóch powodów. Po pierwsze, jak wynika z praktyki stosowania zaskarżonej ustawy, występowały przypadki naruszania praw majątkowych osób trzecich, osób prywatnych w wyniku orzeczeń Komisji Majątkowej. Wbrew temu, co uważa tutaj Trybunał, moim zdaniem osoby te nie były w stanie korzystać skutecznie z drogi prawnej dla ochrony swoich praw i były pozbawione prawa do sądu.
Wynikało to z jednolitego w istocie stanowiska sądów powszechnych, Sądu Najwyższego i sądów administracyjnych, które normę zawartą w artykule 63 ustępie 8 ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego rozumiały jako normę wyłączającą wszelkie środki prawne wobec orzeczeń Komisji Majątkowej. W takim stanie rzeczy występują wszelkie przesłanki wynikające z artykułu 39 ustępu 3 do wydania merytorycznego orzeczenia, tak jak te przesłanki były i są interpretowane w dotychczasowym orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Nie ma też znaczenia skala tego zjawiska, to znaczy ile takich przypadków były. I w tym kontekście przypomnę fragment uzasadnienia wyroku sprzed dokładnie 2 lat. Mianowicie Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 16 marca 2011 roku, sygnatura akt K35/08, stwierdził, jeśli się ocenia konieczność wydania orzeczenia na gruncie artykułu 39 ustępu 3 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, nie ma znaczenia liczba podmiotów, których prawa zostały naruszone w następstwie stosowania niekonstytucyjnego aktu normatywnego. Konieczność wydania orzeczenia dla ochrony konstytucyjnych wolności i praw jednostki zachodzi wówczas, gdy hipotetycznie choćby jeden podmiot konstytucyjnych wolności i praw może skorzystać na wyeliminowaniu przez Trybunał badanego przepisu z systemu prawnego. Jeśli chodzi o szczegółowe uzasadnienie zarzutu naruszenia praw osób trzecich i dokumentacji oraz interpretacji orzecznictwa sądowego, przyłączam się w tej części do zdania odrębnego pana sędziego Piotra Tulei. Po drugie, jeśli chodzi o dopuszczalność orzekania na podstawie artykułu 39 ustępu 3. Po pierwsze, mówiłem o osobach prywatnych, natomiast po drugie, w kontekście badania przez przesłanek zastosowania tego przepisu, nie zgadzam się z poglądem Trybunału w niniejszej sprawie, że artykuł 39 ustęp 3 ustawy wyklucza ochronę praw gmin. Najpierw jeśli chodzi o wykładnię językową. Warto zauważyć, że w artykule 39 ustępie 3 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym jest mowa o konstytucyjnych wolnościach i prawach, natomiast nie jest powiedziane, że chodzi o prawa i wolności z rozdziału 2, jak to przyjmuje Trybunał. Jednakże nie jest to argument decydujący, chociaż od wykładni językowej należy zawsze wykładnię zaczynać. Trybunał przyjmuje w niniejszym wyroku, że konstytucja przyznaje gminom prawa, są to zatem prawa konstytucyjne, jednakże nie są one zdaniem Trybunału chronione via artykuł 39 ustęp 3 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym w razie utraty mocy obowiązującej przepisów ustawowych. Tutaj zresztą uzasadnienie Trybunału nie jest jasne i zobaczymy, jaka będzie wersja końcowa, bo w niektórych fragmentach jest mowa, że gminy mają prawa konstytucyjne, ale są to inne prawa niż te prawa z rozdziału 2, a w innych fragmentach jest mowa o tym, że gminy takich praw nie mają. W tej kwestii dotyczącej praw konstytucyjnych gmin mam inne zdanie niż Trybunał Konstytucyjny. Na wstępie warto zauważyć, że stanowisko Trybunału wyłączające gminy z kręgu podmiotów korzystających z wolności i praw z rozdziału 2 nie jest powszechnie aprobowane w doktrynie prawniczej i to w poważnych pracach, ale ten argument też nie ma oczywiście tutaj decydującego znaczenia. Osobiście uważam, że gminy korzystają z konstytucyjnych praw, i prawa te nie są tożsame z wolnościami i prawami z rozdziału 2 Konstytucji. I w tej części, w tej kwestii, że nie są to prawa tożsame, zgadzam się z Trybunałem. Jednakże uważam dalej, i tu się zaczyna różnica moja mojego poglądu ze stanowiskiem Trybunału, że prawa gmin są prawami odrębnymi i nawet można powiedzieć po części równoległymi wobec praw z rozdziału 2 i są, można powiedzieć, też ekwiwalentne wobec nich. Gminy korzystają zatem z praw konstytucyjnych i są one według mnie objęte zakresem zastosowania artykułu 39 ustępu 3
ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Z powodów, które pokrótce przytoczę poniżej. Najpierw o jakie prawa chodzi? Otóż z artykułu 165 ustępu 1 zdania 2 Konstytucji wynika prawo własności i inne prawa majątkowe gminy. Z artykułu z kolei 165 ustępu 2 Konstytucji wynika ochrona sądowa samodzielności gmin. I w moim przekonaniu są to prawa będące ekwiwalentami praw jednostek z rozdziału 2 Konstytucji. Mianowicie prawo z artykułu 165 ustępu 1 Konstytucji jest odpowiednikiem prawa z artykułu 64 Konstytucji, natomiast prawo gminy z artykułu 165 ustępu 2 Konstytucji jest odpowiednikiem artykułu 45 Konstytucji, czyli ekwiwalentem najpierw prawa własności, a później prawa do sądu, czy też prawa do ochrony sądowej. I Trybunał powiada mniej więcej tak. Prawa gmin są nieporównywalne z prawami z rozdziału 2, ponieważ gminy są podmiotami publicznymi, są częściami szeroko rozumianego państwa, wykonują zadania publiczne. I tak jest zdaniem Trybunału w całej ich działalności, niezależnie od tego, czy działają w sferze imperium, czy w sferze dominium. Z powyższą charakterystyką pozycji gmin można się moim zdaniem zgodzić tylko częściowo. Jest ono bowiem dlatego częściowo, że jest ono uproszczone i nie oddaje pełnej charakterystyki prawnej położenia gmin. W rozważanym tu kontekście należy zauważyć, że charakter gmin w konstytucyjnym systemie jest bardziej skomplikowany. W tym w literaturze mówi się o wielopostaciowości gminy w prawie polskim. I to jest takie, wydaje mi się, trafne określenie, ponieważ nie chodzi tutaj o samą wieloznaczność pojęcia gminy, ile o, no można powiedzieć, różne postacie czy różne role, jakie mają gminy w świetle przepisów prawnych, przepisów, które dotyczą różnych aspektów położenia prawnego gmin. Tak więc można wyróżnić gminę po pierwsze jako wspólnotę samorządową, po drugie jako jednostkę zasadniczego podziału terytorialnego i po trzecie jako podstawową jednostkę samorządu terytorialnego. Nie jest to wyliczenie pełne, ale wydaje się, że są to te główne postacie. I teraz należałoby odpowiedzieć na pytanie, no z jaką postacią gminy mamy do czynienia w kontekście niniejszej sprawy, jeśli chodzi o jej prawa z artykułu 165. Otóż w kontekście niniejszych rozważań chodzi o gminę jako podmiot, który jest pozbawiony swojej własności w postępowaniu, w którym nie bierze udziału i w którym nie ma możliwości ochrony swoich praw. Nie jest to więc gmina działająca ani w sferze imperium, ani dominium, ale gmina poddana oddziaływaniu z zewnątrz. Taka sytuacja no, co najmniej uprawdopodobnia, że chodzi tutaj, że dochodzi do naruszenia konstytucyjnych praw gminy gwarantowanych przez artykuł 165 ustęp 1 i artykuł 165 ustęp 2 Konstytucji, że Trybunał powinien się tą sprawą merytorycznie zająć. Jeśli spojrzymy na gminę w opisywanej sytuacji, gdy chodzi o ochronę jej mienia będące i własnością, staje się jasne, że chodzi tutaj o pierwszą z wyróżnionych wyżej postaci gminy, czyli chodzi o gminę jako wspólnotę samorządową, którą to wspólnotę stanowi ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego. Tak stanowi artykuł 16 ustęp 1 Konstytucji. W gminie są wykonywane zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej i o tym mówi artykuł 166 ustęp 1. Wspólnota samorządowa jest podmiotem prawa, nie tylko pojęciem socjologicznym. Wspólnota ta jest nosicielem interesu lokalnego, który należy odróżniać od innych lokalów, interesów, czy to interesu prywatnego, czy też innych rodzajów interesu publicznego. Własność i prawa majątkowe gminy są w tym kontekście gwarancją majątkowej samodzielności gmin i ich zdolności do zaspokajania potrzeb wspólnoty.
Trzeba od razu podkreślić, że przedstawione tutaj ujęcie charakteru gminy nie ma nic wspólnego ze starymi naturalistycznymi teoriami gmin, które zakładają jakiś przedpaństwowy czy pozapaństwowy charakter gminy. Gminy są niewątpliwie konstruktem obowiązującego prawa z konstytucją na czele. Jest to wszakże konstrukt oparty na społecznej rzeczywistości, przy czym pozycja gmin w konstytucji jest niewątpliwie związana z takimi zasadami jak zasada demokracji, zasada decentralizacji czy zasada pomocniczości. I teraz z mocy rozstrzygnięć ustrojodawcy gminy nie daje się w pełni scharakteryzować jako części państwa czy części władzy publicznej. Gmina jest władzą publiczną w pewnych aspektach swojej działalności, ale nie akurat w tym, o który tutaj chodzi, gdy mamy do czynienia z kwestią ochrony własności gminy i prawem do sądu, czy prawem do ochrony samodzielności co do ochrony tejże własności. Prawa gmin konstytucyjne są, jeszcze powtórzę, odrębne od praw jednostek z rozdziału drugiego Konstytucji, ale są z nimi zrównane, jeśli chodzi o to, co gwarantuje artykuł 39 ustęp 3 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, czyli że takie prawa powinny być przedmiotem merytorycznego rozstrzygnięcia Trybunału w takiej sytuacji prawnej, jaką mamy dzisiaj do czynienia. Z tego względu nie zgadzam się z rozstrzygnięciem Trybunału o umorzeniu postępowania dotyczącego artykułu 63 ustępu 8 ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego. Do tej pory mówiłem o tej części rozstrzygnięcia Trybunału, które dotyczyły postanowienia o umorzeniu postępowania. Natomiast chciałbym zaznaczyć, że zgadzam się z sentencją wyroku, w którym Trybunał orzekł o zgodności artykułu 33 ustępu 5 w związku z artykułem 33 ustęp 2 zdanie 3 ustawy o stosunku państwa do gmin żydowskich, rozumianym w ten sposób, że nie wyłącza innych niż odwołanie środków prawnych od orzeczenia Komisji Regulacyjnej. Chciałbym jedynie w tym miejscu zasygnalizować, że akceptując sentencję, wystąpię ze zdaniem odrębnym do uzasadnienia wyroku w tej części. Uzasadnienie te uważam bowiem za w znacznej mierze za niejasne, wewnętrznie niespójne i nie liczące się z kanonami teorii prawa administracyjnego. Z powyższych względów zdecydowałem się na zgłoszenie niniejszego zdania odrębnego. Dziękuję, panie przewodniczący. Dziękuję, panie sędzio. O przedstawienie zdania odrębnego do umorzenia postępowania proszę pana sędziego Leona Kieresa. Panie sędzio. Panie przewodniczący, Wysoki Trybunale, przyłączając się do zdania odrębnego pana sędziego Stanisława Biernata, chcę dodać jeszcze kilka argumentów, które odnoszą się do tej części wyroku, w której Trybunał umarza postępowanie z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich. Co do artykułu 31 ustęp 3 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Jest rzeczą oczywistą, że kwestionowane przez rzecznika rozstrzygnięcia ustawy już nie obowiązują. Także w związku ze zniesieniem Komisji Majątkowej, która miała uregulować stosunki majątkowe między państwem a Kościołem, kolokwialnie mówiąc, w celu, jeśli nie restytucji mienia, to zrekompensowania Kościołowi katolickiemu mienia zagrabionego, więc w języku prawniczym utraconego w wyniku działań władz publicznych Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Nie mogę jednak zgodzić się z poglądem, że utrata mocy obowiązującej ustawy jednocześnie oznacza, że toczące się postępowania, czy te, które ewentualnie mogą być jeszcze wszczęte, o czym mówił pan sędzia, sprawozdawca na zasadach ogólnych w istocie odnoszą się do zdarzeń czy potwierdzenia zaistnienia
zdarzeń, które miały miejsce pod rządami tej ustawy. Gdy idzie natomiast o artykuł 39 ustęp 3, w moim przekonaniu rzecz odnosi się nie tylko do problemu interesu, czy to indywidualnego praw i wolności osób fizycznych z artykułu, z rozdziału 2 polskiej konstytucji z 1997 roku, czy też także, gdy idzie o sytuację oraz interes konstytucyjnie chroniony, co wyraźnie chcę podkreślić, jednostek samorządu terytorialnego, ich podstawowej kategorii, jaką są gminy. Notabene, gdy idzie o gminy i o konstytucyjną ochronę ich interesu prawnego, niezależnie od sporów na temat ich usytuowania ustrojowego w państwie i w strukturach władzy oraz sporów na temat możliwości kształtowania przez nie samodzielnie, prawnie, konstytucyjnie w tym chronionych interesów, trzeba zwrócić uwagę, że polski ustawodawca nigdy nie był jednoznaczny, gdy idzie o stanowisko, upraszczając je, pozbawiające jednostki samorządu terytorialnego instytucji procesowych ochrony ich interesów. Oto w tym samym roku, w którym została wydana ustawa i jej przepisy będące dzisiaj przedmiotem rozważania przez Trybunał Konstytucyjny, były wydawane regulacje prawne w zakresie postępowań w sprawach majątkowych, w których to, co jest istotne i należy podkreślić, gminom przyznano uprawnienia podejmowania sporów, i to wobec państwa, wobec władz publicznych, czy to w związku z ustawowym uregulowaniem ich sytuacji majątkowej, czy też z regulowaniem ich sytuacji majątkowej w wyniku czynności władz publicznych, zwłaszcza aktów władczych będących przejawem, jak to mówił sędzia Biernat, imperium władz publicznych. Zawsze w polskim porządku konstytucyjnym, niezależnie od tego, gdzie w tym porządku, w jakim akcie prawnym były osadzone źródła prawa sytuacji majątkowej jednostek samorządu terytorialnego, czy w konstytucji z 1952 roku oraz małej konstytucji, czy też w związku z obowiązywaniem konstytucji z 1997 roku, ustawodawca wręcz systemowo zabiegał o to, by chronić interes jednostek samorządu terytorialnego. I przy czym nie chodziło tutaj o ochronę interesu przed działaniami władz publicznych, ale raczej o ochronę interesu proceduralnego, a więc do rozpatrzenia okoliczności związanych z odejmowaniem praw majątkowych, zwłaszcza prawa własności jednostkom samorządu terytorialnego. Wszelkie rozstrzygnięcia władz publicznych, a w uzasadnieniu dzisiejszego wyroku Trybunału Konstytucyjnego mówi się o tym przecież, że Komisja Majątkowa działała w sferze imperium władzy publicznej, więc wszystkie rozstrzygnięcia, które odnosiły się do sytuacji majątkowej jednostek samorządu terytorialnego, podlegały i podlegają weryfikacji, czy to w postępowaniach sądowo-administracyjnych, czy też w postępowaniu przed sądem powszechnym. Co więcej, był kiedyś rzeczywiście w 1990 roku wyrok jednego z sądów powszechnych, w którym to ten sąd w sporze jednej z gmin ze Skarbem Państwa, imieniem którego występował jeden z ówczesnych wojewodów jako stacji officii, rzeczywiście stwierdził, że jednostka samorządu terytorialnego
nie może prowadzić żadnego sporu w sprawach majątkowych ze Skarbem Państwa, ponieważ no, reprezentuje niewłasne interesy w sprawach majątkowych, także w sprawie wydzielonego i przekazanego takiej jednostce majątku. Nie może prowadzić tych sporów jako podmiot prawa własności lub innych praw majątkowych. To był jedyny wyrok, który nie ostał się w praktyce, w judykaturze, w praktyce orzeczniczej, a co więcej, to orzecznictwo, także orzecznictwo trybunalskie, co trzeba podkreślić, wskazuje na odrębność majątkową, która oczywiście nie ma charakteru radykalnego w tym znaczeniu, że oto ustawodawca nie może regulować sytuacji majątkowych, kierując się ogólnym interesem publicznym. Kategoria interesu jednostki samorządu terytorialnego w pewnych sytuacjach nie może być przeciwstawiana, nie może mieć charakteru priorytetowego wobec uzasadnionych, usprawiedliwionych ochroną szczególnych wartości interesu publicznego. Takie sytuacje oczywiście występują i co należy podkreślić, samorząd terytorialny jest elementem ustrojowym państwa przecież, ale z drugiej strony realizacja ochrony interesu publicznego powinna przewidywać odpowiednie instrumenty prawne, w których mogłoby przy konfrontacji, zderzeniu wartości, które mają być społecznie, publicznie, mówiąc w kategoriach państwa, chronione, czy tej konfrontacji z interesem publiczno-prawnym i prywatno-prawnym, bo te dwie kategorie interesu także odnoszą się do jednostek samorządu terytorialnego, ta konfrontacja powinna odbywać się w ramach określonych sytuacji, a odejście od tej zasady powinno mieć charakter szczególny. I co jeszcze jest istotne tutaj, a co może nie jest osadzone w kategoriach języka prawnego, regulacji prawnych, ale ma jednak tutaj pewne znaczenie. Otóż ja uważam i stanowczo chcę to podkreślić, że nierozpatrzenie problemu z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich w istocie może nieść, tu nie chodzi nawet o wizerunkowe, negatywne konsekwencje także dla Kościoła katolickiego. Oto bowiem także ze względu na stosunkowo pospieszny tryb zniesienia ustawy, o której dzisiaj mówimy, powstaje, czy może powstawać pytanie, dlaczego o to nie chce się rozstrzygać tych spraw ze stosunków majątkowych między państwem, osobami fizycznymi, jednostkami samorządu terytorialnego. Dlaczego właśnie ta problematyka nie powinna być rozważana w sposób taki, który by nie budził żadnych wątpliwości, nie tylko związanych ze sporami prawników, instytucji związanych ze stanowieniem, stosowaniem prawa, ocenami prawa obowiązującego. Sądzę, że nawet pewne z czasem poczucie nieusprawiedliwionej, nieuzasadnionej krzywdy może spotkać instytucję, której słusznie państwo starało się zrekompensować w sensie majątkowym cierpienia, jakich doznała ze strony władz publicznych. Stąd też to moje zdanie odrębne. Dziękuję, panie sędzio. Zdanie odrębne do umorzenia postępowania zgłosiłem również ja na podstawie artykułu 68 ustęp 3 ustawy o
Trybunale Konstytucyjnym. Uważam, że inaczej niż Trybunał, że wydanie orzeczenia w przedmiocie, którym Trybunał je umorzył, było, nie było zbędne, a było wręcz konieczne. I mimo iż przepisy, których dotyczy umorzenie, utraciły moc obowiązującą i że były konieczne dla ochrony praw i wolności konstytucyjnych. Trybunał moim zdaniem, orzekając o zgodności, sposób w jakim orzekł o zgodności kwestionowanego przepisu ustawy o stosunku państwa do gmin wyznaniowych żydowskich, wykonał w moim przekonaniu bardzo dobrą robotę, wykonał bardzo dobry krok w dobrym kierunku, bo nie miał jakby innego wyjścia. Kto jak to, ale to Trybunał musi dokonywać prokonstytucyjnej wykładni przepisów, ale również utrwalonej praktyki orzeczniczej sądów. W tym przypadku wykładni, która przekonuje wszystkich i w sposób ostateczny, bo wyroki Trybunału są ostateczne i muszą być przez wszystkie organy władzy, także inne sądy respektowane w praktyce, że droga sądowa od orzeczeń Komisji Regulacyjnej, w tym przypadku regulującej zwrot mienia przejętego z naruszeniem prawa przez państwo komunistyczne od gmin wyznaniowych żydowskich, stosuje się odpowiednio do innych kościołów chrześcijańskich i również innych wyznań, ale jednocześnie zatrzymał się, a nawet wykonał krok wstecz, jeżeli chodzi o przepisy regulujące tę samą materię, o czym mówili dwaj moi poprzednicy, sędziowie Biernat i Keres, jeżeli chodzi o funkcjonowanie i spory, jakie zaistniały na tle i obojętnie, czy było ich tylko kilka, czy tylko kilkanaście na kilka tysięcy podjętych. Z punktu widzenia konstytucyjnego nie ma to znaczenia, o czym sam Trybunał, jak przypomniał sędzia Biernat, sam Trybunał stwierdził dwa lata temu w tej sali. Gmina jako wspólnota mieszkańców, a mieszkańcami są wyłącznie osoby fizyczne, zwłaszcza postawiona w sytuacji, w której decyzją organu jej mienie zostało uszczuplone i to w tym zakresie, w jakim te spory na tle zwrotu mienia przejętego przez państwo od kościołów i związków wyznaniowych zaistniały. Chodziło oczywiście o gminy, którym Komisja Majątkowa czy Komisje Regulacyjne orzekały wydzielenie części ich mienia jako mienia zamiennego, skoro nie udało się znaleźć lepszego rozwiązania, jakim zawsze oczywiście jest zwrot w naturze, te decyzje kontrowersji nie budziły, albo innego trzeciego rozwiązania, zarówno co do byłej komisji majątkowej, jak i funkcjonujących komisji regulacyjnych, czyli zwrotu ekwiwalentu pieniężnego za mienie przejęte od kościołów i związków wyznaniowych. W tym zakresie Trybunał jakby zatrzymał się na orzeczeniu w sprawie Suprasil i zignorował orzeczenie w sprawie drogowej K4 na 10. Chociaż w moim przekonaniu trzeba było ten sam krok, który Trybunał wykonał, jeżeli chodzi o przepisy, o zakwestionowany przepis artykułu 33 ustęp 5 w związku z artykułem 33 ustęp 2 zdanie trzecie ustawy regulującej stosunek państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Polsce.
W tym zakresie podzielam rozumowanie, które przedstawił Rzecznik Praw Obywatelskich zarówno we wniosku z grudnia 2010 roku, jak i w piśmie procesowym z czerwca 2012 roku. I Rzecznik, co pragnę tu nieco na marginesie, ale ten margines ma istotne znaczenie w tej sprawie. Korzystając z generalnej zdolności procesowej do przedstawienia każdej sprawy budzącej kontrowersje, jeżeli chodzi o konstytucyjność jakiegoś przepisu, Trybunałowi Konstytucyjnemu, bo wynika to wprost z treści artykułu 191 ustęp 1 punkt 1 Konstytucji, ale również, na co słusznie Rzecznik zwrócił uwagę, z artykułu 9 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, który obliguje Rzecznika Praw Obywatelskich do podejmowania czynności, czyli wszystkich czynności, które Rzecznik uzna za wskazane w danej sprawie na wniosek obywateli lub ich organizacji, to w punkcie pierwszym, na wniosek organów samorządów, to w punkcie drugim, na wniosek Rzecznika Praw Dziecka, to w punkcie drugim a i z własnej inicjatywy, to w punkcie trzecim. I również w tym obszarze Rzecznik miał pełną kompetencję do tego, aby tę sprawę przedstawić Trybunałowi Konstytucyjnemu do celem kontroli zgodności zakwestionowanych przepisów co do tych dwóch ustaw, do ich kontroli przez Trybunał Konstytucyjny. Z tych względów złożyłem zdanie odrębne od tej części rozstrzygnięcia Trybunału, w której umorzył on postępowanie. Teraz proszę o przedstawienie zdania odrębnego zgłoszonego przez, też do umorzenia przez pana sędziego Piotra Tuleję. Panie sędzio. Na podstawie artykułu 68 ust. 3 składam zdanie odrębne od części postanowienia o umorzeniu postępowania. Moje zdanie odrębne koncentruje się na problemie naruszania praw osób trzecich. Problemie, który został całkowicie pominięty, zresztą z przyczyn procesowych, w sprawie rozpatrywanej poprzednio przez Trybunał dotyczącej Komisji Majątkowej. Natomiast w niniejszej sprawie problem praw osób trzecich jest wprawdzie podniesiony we wniosku Rzecznika, ale dosyć zdawkowo, to w zasadzie tylko do jednego orzeczenia Sądu Najwyższego. Tymczasem moim zdaniem jest to problem istotny. Uważam, że doszło do naruszenia praw osób trzecich w niniejszej sprawie w rozumieniu artykułu 39 ustęp 3, niezależnie od tego, w związku z tym, co Trybunał by powiedział o obowiązywaniu kontrolowanych przepisów, tych przepisów zaskarżonych z ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego. Trybunał powinien te przepisy poddać kontroli, a w konsekwencji stwierdzić ich niezgodność z konstytucją. Nie można tutaj mówić o podtrzymaniu dotychczasowej linii orzeczniczej, dlatego że w poprzedniej sprawie dotyczącej Komisji Majątkowej Trybunał tą kwestią w ogóle się nie zajmował. Na moje pytanie zadane na poprzedniej rozprawie do przedstawicieli grupy posłów, czy podnoszą oni również naruszenie praw osób trzecich, posłowie kategorycznie stwierdzili, że tego nie robią. W związku z tym formalnie Trybunał nie miał możliwości rozpoznania tej kwestii. W tej sprawie tak nie jest. Warunkiem wydania orzeczenia, warunkiem wynikającym z artykułu 39 ustęp 3, czyli w przepisie, który mówi, że w stosunku do aktów nieobowiązujących Trybunał może orzekać, czy orzeka, jeżeli doszło do naruszenia praw osób trzecich, jest uprawdopodobnienie tego naruszenia, przy czym trzeba stwierdzić od razu, że to uprawdopodobnienie nie spoczywa na wnioskodawcy, tylko sam Trybunał Konstytucyjny z urzędu bada, czy ta przesłanka została spełniona, czy nie, dlatego że jest to przesłanka określająca kognicję Trybunału Konstytucyjnego. W niniejszej sprawie Trybunał Konstytucyjny stwierdza, że skoro w ustawie o stosunku państwa do Kościoła katolickiego jest powiedziane, że orzeczenie Komisji Majątkowej nie może naruszać praw osób trzecich, skoro przedmiotem postępowania nie mogą być nieruchomości stanowiące własność praw osób trzecich, to nie mogło dojść do naruszenia praw tych osób. Otóż takie rozumowanie uważam za idealistyczne. Gdyby rzeczywiście tak było, że każda deklaracja ustawodawcy Trybunał Konstytucyjny ma brać za dobrą monetę, to w zasadzie w wielu sprawach Trybunał byłby niepotrzebny jako organ orzekający o
zgodności tych ustaw z konstytucją. Rozumowanie Trybunału oparte jest moim zdaniem na błędnej i kontrfaktycznym założeniu, w myśl którego skoro komisja nie miała kompetencji do orzekania o prawach osób trzecich, to do naruszenia takich praw w wyniku jej orzeczeń nie dochodziło. Nawiasem mówiąc, rozumowanie Trybunału jest moim zdaniem dosyć niespójne, bo z jednej strony twierdzi, że na gruncie ustawy nie mogło dochodzić do naruszenia praw osób trzecich, z drugiej jednak przyznaje, że naruszenia takie miały miejsce, tyle tylko, że wynikały z błędnego stosowania prawa. Zdaniem Trybunału przypadki naruszenia praw osób trzecich wynikają właśnie z błędnego stosowania prawa, a nie z brzmienia przepisów. Trybunał Konstytucyjny nie poddał jednak tych przypadków szczegółowej analizie. Jeżeli podda się je szczegółowej analizie, to okazuje się, przynajmniej według mnie, że jest dokładnie odwrotnie. To zaskarżone przepisy stanowiły źródło naruszenia tych praw. Żeby tą kwestię uzasadnić, trzeba się cofnąć do genezy samej Komisji Majątkowej. Otóż według mnie geneza, w szczególności ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego, jest, można powiedzieć, ten zamiar ustawodawcy, który był przejawiał się w uchwaleniu tej ustawy, był zamiarem, no, można powiedzieć, jak na ówczesne czasy bardzo nowoczesnym i pokazującym bardzo racjonalne i prawidłowe rozwiązanie problemu, jakim było naprawienie krzywd wyrządzonych Kościołowi katolickiemu w okresie państwa komunistycznego, przy założeniu też całkowicie zasadnym, że Kościół katolicki był tutaj, no, organem, był tutaj podmiotem szczególnie pokrzywdzonym, jeżeli chodzi o swoje prawa majątkowe. Racjonalnym było również ograniczanie roli państwa, w tym sądów, w tej procedurze rozpoznawania sporów między, czy w ogóle przyznawania zwrotnie mienia Kościołowi katolickiemu, dlatego że w okresie PRL-u mieliśmy do czynienia z nie było tutaj sądów niezawisłych, trudno było polegać na państwie, dlatego przyjęta procedura, w której taki organ o charakterze polubownym miał te sprawy załatwić, była jak najbardziej racjonalna i całe to postępowanie, no, należało uznać za, oceniać bardzo pozytywnie. Rozwiązanie powyższe z czasem stało się jednak dysfunkcjonalne, a po wejściu w życie konstytucji okazało się nie do pogodzenia ze standardami konstytucyjnymi. Doszło do zaniechań legislacyjnych względem innych związków wyznaniowych. Brak ustawy reprywatyzacyjnej regulującej roszczenia wszystkich innych osób spowodował, że no, te rozwiązania ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego zaczęły być postrzegane jako uprzywilejowujące Kościół. A co więcej, z pewnością doszło w tej ustawie do naruszenia prawa do sądu. Na czym to naruszenie prawa do sądu polegało? Otóż ja podam tylko przykład takiej sytuacji, które moim zdaniem w sposób, no, niezbity wskazują, że naruszenie, z naruszeniem prawa do sądu mieliśmy do czynienia. Naruszenie prawa do sądu polegało na tym, że sądy nie rozpoznawały żądań osób, którym przysługiwało prawo pierwszeństwa lub prawo pierwokupu do nieruchomości będących przedmiotem postępowania przed Komisją Majątkową, lub też żądań osób, które były użytkownikami wieczystymi i na skutek tego, że nieruchomość, do której miały prawo użytkowania wieczystego, została objęta postępowaniem regulacyjnym. W takiej sytuacji, mimo tego, że ktoś był użytkownikiem wieczystym, na przykład wystąpiło warunki zabudowy, postępowanie takie nie mogło się toczyć do czasu zakończenia postępowania regulacyjnego. Jeżeli chodzi o komisję majątkową, to przepisy dotyczące komisji majątkowej, te z ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego, nie przewidywały w ogóle żadnych przesłanek poza ogólną deklaracją, że nie może dochodzić do naruszenia praw osób trzecich, żeby w stosunku do takich osób, o których przed chwilą mówiłem, czyli na przykład osób, które posiadały takie nieruchomości, miały względem nich prawo pierwokupu lub pierwszeństwa, żeby ich sytuacja prawna i faktyczna była brana przez komisję majątkową jako przesłanka wtedy, kiedy komisja taka podejmowała rozstrzygnięcie. Co więcej, jeżeli komisja majątkowa podejmowała rozstrzygnięcie, orzekała o przeznaczeniu jakiejś nieruchomości i nie uwzględniała sytuacji takich osób, to te osoby miały zamkniętą drogę do sądu. Na czym polegało zamknięcie drogi do sądu? Zamknięcie drogi do sądu było dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, sądy odrzucały w różnych trybach żądania takich osób, twierdząc, że tutaj droga sądowa nie przysługuje. Po drugie, nawet jeżeli przyjmowały takie roszczenia w różnych trybach, w szczególności w sprawach cywilnych, jeżeli przyjmowały powództwa,
to w trakcie ich rozpoznawania uznawały, że są związane orzeczeniem komisji majątkowej. Traktowały orzeczenie komisji majątkowej, w wielu sprawach to miało miejsce, po prostu jako element pewnego stanu prawnego i faktycznego, już ukształtowanego, którego sąd swoim orzeczeniem zmienić nie może. Z tego powodu roszczenia w tym zakresie nie mogły być poddane sądowej kontroli. Trudno tu było mówić o zagwarantowaniu efektywnej sądowej ochrony. Szczegółowa analiza orzecznictwa sądów będzie przedstawiona w wersji pisemnej zdania odrębnego. Tutaj wystarczy jedynie przywołać kazus sprawy, która zawisła przed Trybunałem Skargi Konstytucyjnej o sygnaturze TS 255/10. Skarga nie została rozpoznana, ponieważ uznano, że nie wyczerpano w tej sprawie drogi prawnej i ze względów formalnych nie była rozpoznawana, ale jeżeli popatrzymy na zarzut, jaki skarżący stawiał, roszczenie, którego domagał się ochrony przed sądem i postępowanie sądu w tym zakresie, to jest dokładnie ta sprawa, o której przed chwilą powiedziałem. Na czym polegał mechanizm naruszenia prawa do sądu? Otóż moim zdaniem ten mechanizm został ukształtowany na gruncie ustawy, wynikał z ustawy i nie można stwierdzić, że wyłącznie błędna praktyka, błędne stosowanie prawa było przyczyną ewentualnych naruszeń praw konstytucji, praw osób trzecich, praw osób fizycznych. Mechanizm ten ukształtowały trzy elementy wynikające z zaskarżonych przez rzecznika przepisów. Po pierwsze, sam charakter komisji majątkowej jako szczególnego organu, którym sądy miały i mają do tej pory trudności z ustaleniem, czy jest to organ władzy publicznej, czy nie, i określenie zakresu właściwości tej komisji. Po drugie, przepis, który wskazywał na brak odwołania. I po trzecie wreszcie przepis, który stwierdzał, że ugody i orzeczenia sądów mają moc tytułów egzekucyjnych. Wszystkie te trzy elementy powodowały, że w sprawach zawisłych przed sądami, w wielu sprawach sądy dochodziły do wniosku albo, że droga sądowa jest niedopuszczalna, albo, że jeżeli nawet jest dopuszczalna, no to w takiej sytuacji sąd i tak nie może oceniać prawidłowości orzeczenia wydanego przez komisję majątkową. Tym samym prawa czy żądania osób upatrujących naruszenie swoich praw w orzeczeniu komisji majątkowych nie były efektywnie chronione na drodze sądowej. Podsumowując, Trybunał Konstytucyjny powinien moim zdaniem orzekać merytorycznie w tej sprawie, stwierdzić co najmniej naruszenie artykułu 77 ust. 2 i to orzeczenie Trybunału na podstawie artykułu 190 ust. 4 Konstytucji umożliwiałoby wznowienie postępowań sądowych w sprawach, w których sądy odrzuciły żądania osób, które uważały, że orzeczenia Komisji Majątkowej doprowadziły do naruszenia ich praw, żądały sądowej kontroli, a takiej kontroli efektywnie nie otrzymały. Nie jest rolą Trybunału ocena zasadności tych żądań, ani wskazywanie sądom, w jaki sposób te żądania miałyby być rozpoznawane. Trybunał Konstytucyjny powinien zagwarantować dostęp do sądu zablokowany zaskarżonymi przepisami ustawy. Konieczność orzekania w niniejszej sprawie wydaje mi się jeszcze tym bardziej uzasadniona, niż gdyby dalej te przepisy obowiązywały. Ponieważ w sytuacji, kiedy uznamy, jeżeli oczywiście uznamy, że przepisy nie obowiązują, to nie ma możliwości w tej chwili zmiany interpretacji tych przepisów i wykładania ich w taki sposób, żeby doszło do zagwarantowania efektywnej ochrony sądowej. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w tym zakresie, zamiast otworzyć możliwość sądowej ochrony praw, możliwość tą de facto zamknęło i z tego powodu składam zdanie odrębne. Dziękuję, panie sędzio. Wreszcie o przedstawienie zdania odrębnego proszę pana sędziego Andrzeja Wróbla. Panie sędzio. Na podstawie artykułu 68 ust. 3 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym składam zdanie odrębne do wyroku Trybunału Konstytucyjnego w tej części, w której Trybunał na podstawie artykułu 39 ust. 1 punkt 1 i 3 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym umorzył postępowanie w zakresie dotyczącym zgodności artykułu 63 ust. 8 w związku z artykułem 63 ust. 4 zdanie trzecie ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Nie zgadzam się z treścią tego rozstrzygnięcia oraz jego uzasadnieniem. Teraz chcę przedstawić tylko pewne fragmenty mojego obszernego zdania odrębnego, które dotyczą w zasadzie dwóch kwestii, a mianowicie moim zdaniem niewłaściwej interpretacji dokonanej przez Trybunał w tym orzeczeniu artykułu 39 ust. 1 punkt 1 i 3 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, a zwłaszcza niewłaściwej interpretacji artykułu 39 ust. 3 tej ustawy w zakresie, w jakim dotyczy to problemu, czy gminom przysługują
prawa konstytucyjne i wolności w rozumieniu tego, przepisu. Otóż rozstrzygnięcie zagadnienia, czy artykuł 39 ust. 3 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym dotyczy jednostek samorządu terytorialnego, to wymaga moim zdaniem uprzedniej, trafnej identyfikacji problemu konstytucyjnego w niniejszej sprawie. Otóż niewątpliwie w sprawie tej chodzi o to, że Komisja Majątkowa, która w moim przekonaniu jest organem administracji publicznej właściwym na mocy ustawy do wydawania m.in. wiążących prawnie orzeczeń ostatecznych, których treścią jest między innymi przeniesienie na rzecz Kościoła lub związków wyznaniowych własności nieruchomości przejętych uprzednio przez państwo lub przekazanych gminie w trybie ustawy komunalizacyjnej. Otóż przy tym założeniu nie budzi wątpliwości, że konsekwencją prawną takiego ostatecznego na gruncie tej ustawy niezaskarżalnego orzeczenia Komisji Majątkowej jest między innymi odjęcie własności nieruchomości gminnej i przejście własności tej nieruchomości na rzecz wnioskodawcy, w tym przypadku kościelnej osoby prawnej. Wydaje się, że u nikogo nie budzi żadnych wątpliwości to, że w rezultacie orzeczenie takie powoduje uszczuplenie mienia gminnego i w tym sensie stanowi niewątpliwie ingerencję władzy publicznej uosabianej właśnie przez Komisję Majątkową w sferę chronionej konstytucyjnie własności gminnej. Ingerencja władzy publicznej w konstytucyjnie chronioną własność gminy, mam na myśli artykuł 165 ust. 1 Konstytucji, jest tym bardziej drastyczna, że jak wynika to z treści kwestionowanych przepisów i praktyki stosowania ustawy regulacyjnej, jednostka samorządu terytorialnego, czyli w tym wypadku podmiot własności gminnej, nie miała zagwarantowanego ani faktycznie, ani prawnie udziału w postępowaniu regulacyjnym dotyczącym bezpośrednio chronionego konstytucyjnie prawa własności. Podkreślenia wymaga także, że pozbawienie gminy własności nieruchomości orzeczeniem Komisji Majątkowej nie pozostaje w żadnym uchwytnym konstytucyjnie związku ze statusem gminy jako osoba prawa publicznego, o czym za chwilę, ani z charakterem prawnym własności gminnej, czy z wykonywaniem przez gminę jakichkolwiek zadań publicznych. Otóż tutaj w naszym przypadku gmina zostaje pozbawiona części chronionego konstytucyjnie mienia przede wszystkim tylko dlatego, że nieruchomość podlegająca postępowaniu regulacyjnemu stanowi składnik mienia gminnego, a wcześniej została jej przekazana w trybie ustawy komunalizacyjnej. Otóż Trybunał, uznając, że gminy nie są podmiotami konstytucyjnych praw i wolności w rozumieniu artykułu 39 ust. 3, podkreśla, że jednostki samorządu terytorialnego są osobami prawnymi prawa publicznego o szczególnym statusie, wyposażony we władztwo publiczne. Trybunał Konstytucyjny zatem przy tej kwalifikacji przywiązuje szczególne znaczenie dla statusu gmin jako osób prawa publicznego. Otóż co do tego ja mam wielorakie zastrzeżenia. Otóż po pierwsze, z kontekstu systemowego, gdy chodzi o artykuł 165 ust. 1, wynika jednoznacznie, że ustrojodawca, posługując się w zdaniu pierwszym ustępu pierwszego tego przepisu Konstytucji pojęciem osobowość prawna, użył go na oznaczenie zdolności jednostek samorządu terytorialnego do występowania w majątkowych stosunkach prawa cywilnego we własnym imieniu i stwierdzając w zdaniu drugim, że gminom przysługują prawo własności i inne prawa majątkowe. Otóż w moim przekonaniu w artykule 165 ust. 1 Konstytucji mowa jest zatem wyłącznie i jedynie o osobowości prawnej czy o osobach prawnych prawa cywilnego czy prawa prywatnego. Z perspektywy celu, treści i funkcji powyższego przepisu Konstytucją, na myśli przepis artykułu 165 ust. 1, dokonany w uzasadnieniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego podział osób prawnych na osoby prawne prawa publicznego i osoby prawa prywatnego jest irrelewantny i nie może stanowić uzasadnienia dla przedstawionej w nim interpretacji artykułu 165 Konstytucji, w tym zwłaszcza przyjęciu przez Trybunał, że przepis ten nie ustanawia na rzecz gminy żadnego prawa konstytucyjnego w rozumieniu artykułu 39 ust. 3. Bowiem zdaniem Trybunału Konstytucyjnego gmina jest osobą prawa publicznego, osobą prawnym prawa publicznego wyposażonym we władztwo publiczne nie przysługują żadne prawa i wolności konstytucyjne w rozumieniu artykułu 39 ust. 3. To chcę wyraźnie podkreślić, że ten podział osób prawnych na osoby prawa publicznego i osoby prawne prawa prywatnego jest moim zdaniem całkowicie arbitralny, ponieważ w uzasadnieniu tego wyroku Trybunał nie przedstawił żadnych kryteriów tego podziału. Tymczasem taka kategoryzacja osób prawnych po pierwsze nie jest powszechnie akceptowana ani w doktrynie, ani orzecznictwie sądowym, zwłaszcza gdy chodzi o orzecznictwo sądowe, ono nie wiąże z tym podziałem żadnych widocznych skutków prawnych, gdy chodzi o naruszenie w tym wypadku własności gminnej w zestawieniu z naruszeniem własności prywatnej.
Konstrukcja osobowości prawnej prawa publicznego jest ponadto przedmiotem mających odległą historię sporów i kontrowersji doktrynalnych, począwszy od wyraźnego kwestionowania istnienia osobowości prawa publicznego, skończywszy na, tak mi się wydaje, obecnie panujących pesymistycznych opiniach o niemożności sformułowania stanowczych i niepodważalnych kryteriów rozróżnienia osób prawnych prawa publicznego od osób prawnych prawa prywatnego. Otóż w rezultacie tego arbitralnego, moim zdaniem, podziału na osoby prawne prawa publicznego i osoby prawne prawa prywatnego, które nie mają uzasadnienia konstytucyjnego, status danej osoby, czy to fizycznej, czy prawnej, jako podmiotu konstytucyjnych praw i wolności jest wprost zależny od nieznanych, a co najmniej niejasnych albo arbitralnych, a w każdym razie, jak już wspominałem, nieopartych na konstytucji kryteriów wyróżnienia osób prawnych prawa publicznego i osób prawnych prawa prywatnego, co niewątpliwie nie służy dobrze ochronie konstytucyjnych praw i wolności. Otóż odnosząc się do kwestii osobowości prawnej gmin, chcę wyraźnie podkreślić, że przyznanie gminom osobowości prawnej służy głównie, jeśli nie wyłącznie, celom obrotu prawnego w sferze stosunków majątkowych prawa cywilnego, nie zaś zapewnieniu wykonywania władzy publicznej czy wykonywania zadań publicznych, które tradycyjnie przypisywane są państwu. Nie ma bowiem żadnych wątpliwości, że posiadanie osobowości prawnej nie jest ani koniecznym, ani wystarczającym warunkiem sprawnego i praworządnego wykonywania władzy publicznej w takim zakresie, w jakim ta władza publiczna jest powierzona gminom. Otóż więcej, Trybunał moim zdaniem nie odróżnia sytuacji, w której gmina występuje jako osoba prawna poprzez swoje organy, które działają w jej imieniu i na rachunek gminy, od sytuacji, w której organy administracji publicznej wykonują swoje samodzielne kompetencje, organy gminy jako organy administracji publicznej wykonują kompetencje, które są im przyznane przez obowiązujące ustawodawstwo. No to świadectwem tego nierozróżniania przez Trybunał Konstytucyjny tych moim zdaniem istotnych rozróżnień jest stwierdzenie na stronie 25 uzasadnienia, gdzie stwierdza się, że organy władzy publicznej z istoty rzeczy wykonują zadania wynikające z kompetencji, a nie korzystają z praw i wolności. To zdanie jest oczywiście prawdziwe, ale ono nie odnosi się do gmin, ale odnosi się do organów administracji publicznej. Czyli jest absolutnie nieadekwatne w stosunku do takich osób prawnych, jakimi są jednostki samorządu terytorialnego, zwłaszcza gdy chodzi o prawo własności gmin. Kategorycznie nie mogę się zgodzić z poglądem, że artykuł 165 ust. 1 Konstytucji nie ustanawia konstytucyjnego prawa gmin do prawa własności i innych praw majątkowych, a tym samym nie stanowi on, ten przepis, podstawy do rekonstruowania artykułu 39 ust. 3 w tym sensie, że jest to prawo konstytucyjne. I w rezultacie Trybunał przyjmuje, że taki, to prawo gmin do własności innych praw majątkowych nie może stanowić podstawy do oceny konstytucyjności przepisów ustawowych, takie jak zakwestionowane w niniejszym postępowaniu, które chcę ponownie podkreślić, upoważniają organ administracji publicznej, jakim jest bez wątpienia Komisja Majątkowa, do odjęcia prawa własności nieruchomości stanowiących mieli gminę w postępowaniu regulacyjnym, w którym, ponownie podkreślam, zainteresowana gmina nie miała ani ustawowo, ani faktycznie zapewnionego uczestnictwa. W związku z tym wszelkie odniesienia się w tym uzasadnieniu niniejszego wyroku do charakteru prawnego gminy jako osoby prawa publicznego, do szczególnego charakteru własności gminnej, wykonywania zadań publicznych przez gminę nie mają moim zdaniem żadnego znaczenia dla sprawy rozpoznawanej przez Trybunał, bowiem w tej akurat sprawie w żadnym zakresie i w żadnym kontekście nie chodzi o wykonywanie przez gminę uprawnień właścicielskich w stosunku do osób trzecich, czy jakiegokolwiek wykonywania władzy publicznej czy zadania publicznego, lecz w tej sprawie chodzi wyłącznie i jedynie o ingerencję państwa uosobionego przez Komisję Majątkową w chronioną konstytucyjnie sferę własności gmin. Prawo własności gmin jest ich prawem konstytucyjnym, co stwierdza expressis verbis artykuł 165 ust. 1 zdanie drugie konstytucyjne, jest prawem konstytucyjnym w rozumieniu artykułu 39 ust. 3 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Ponadto, co bardzo wyraźnie chcę podkreślić, stanowisko Trybunału w kwestii podmiotowości gminy w sferze własności w ogóle nie uwzględnia bogatego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego szczególnego znaczenia własności gminnej w systemie ustrojowym Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej ochrony. Ja tu cytuję obszernie orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, w szczególności zaś moje wątpliwości budzi pominięcie
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 20 lutego 2002 roku o sygnaturze K39/00, w którym Trybunał bardzo obszernie wypowiedział się w kwestiach dotyczących własności komunalnej, ich relacji własności komunalnej z podmiotowością prawną gminy. Chciałem zacytować tylko kilka fragmentów z tego orzeczenia. Otóż cytuję, ochrona własności komunalnej ma niewątpliwie szczególne znaczenie. Samo bowiem wyodrębnienie mienia komunalnego stanowi konsekwencje istnienia jednostek samorządu terytorialnego. Wyposażenie samorządu terytorialnego w majątek ma zapewnić mu samodzielność oraz zabezpieczenie jego podmiotowości prawnej. W tym znaczeniu jest wartością konstytucyjną, która wymaga ciągłego ugruntowywania. Za takim rozumieniem według Trybunału Konstytucyjnego w tym orzeczeniu przemawia szereg argumentów. Przytaczam tylko niektóre. Otóż po pierwsze, własność komunalna stanowi zabezpieczenie podstawowych wartości samorządu terytorialnego, takich jak osobowość prawna, samodzielność, możliwość realizowania zadań własnych przez odpowiednie przepisy ustawowe. Po drugie, własność jednostek samorządu terytorialnego spełnia szczególną konstytucyjną rolę, ponieważ decyduje o realności systemu samorządowego w państwie. Istnienie zależności, którą wyraża artykuł 165 ust. 1 Konstytucji, wiąże niewątpliwie ustawodawcę zwykłego. Oznacza ograniczenie w stanowieniu prawa w taki sposób, aby zamierzone regulacje nie naruszały konstytucyjnego zakresu samodzielności gmin. To, co odnosi się do naszej sprawy. Już z tych ustaleń wynika, że ewentualne uszczuplenie w drodze ustawy stanu majątku samorządowego wymaga szczególnie wnikliwej kontroli. Trybunał Konstytucyjny w wielu orzeczeniach stwierdza, co następuje. Przyznanie jednostkom samorządu terytorialnego prawa własności podlega konstytucyjnej ochronie. Stanowiący punkt odniesienia dla kształtowania tej ochrony artykuł 165 ust. 1 Konstytucji ma istotne znaczenie, ponieważ, o czym mówiłem wcześniej, eksponuje ścisłą więź prawa własności jednostki samorządu terytorialnego z jej podmiotowością. Za każdym razem więc, kiedy ustawodawca wkracza w sferę władztwa majątkowego jednostki samorządu terytorialnego, oddziaływuje na zakres jej podmiotowości i modyfikuje konstytucyjnie określoną pozycję prawną tego typu podmiotów prawa. Należy mieć na uwadze okoliczność, że zasadnicze standardy dotyczące statusu prawnego jednostek samorządu terytorialnego określone zostały w Konstytucji, co wskazuje na to, że ustrojodawca dostrzega wyjątkowo silną potrzebę zabezpieczenia ich podmiotowości prawnej. Trybunał Konstytucyjny w swoich orzeczeniach wielokrotnie również podkreślał nakaz równej ochrony własności gminnej z własnością na przykład prywatną. Otóż moim zdaniem umorzenie postępowania oznacza w tym zakresie oznacza zakwestionowanie tego dorobku Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ odmawiając dokonania kontroli zakwestionowanych przepisów, jednocześnie Trybunał odmawia ochrony konstytucyjnie praw i wolności gminy, w tym zwłaszcza gdy chodzi o prawa o własność i prawa majątkowe. Ku temu moim zdaniem nie było żadnych podstaw i w związku z tym złożyłem zdanie odrębne. Dziękuję bardzo. Wyrok jest ostateczny. Wyrok wraz z pisemnym uzasadnieniem zostanie dostarczony uczestnikom postępowania i zaproszonym podmiotom w terminie określonym w prawie. Bardzo dziękuję wszystkim obecnym tym i wnioskodawcy, uczestnikom, podmiotom zaproszonym za informacje, opinie, które państwo przedstawili, także obecnym tutaj, jak widzę na sali, studentom i zapewne około 1000 internautów. Mam nadzieję, że byli wśród nich również sędziowie, do których i także legislatorzy, do których wyrok Trybunału jest w pierwszym rzędzie adresowany. Na tym zamykam posiedzenie. Dziękuję bardzo.